Siemanko, z tej strony Wander, witam was w kolejnym odcinku Życia ulicy w GTA 5. Widzowie, zaczynamy podczas spania w samochodzie, gdzie ostatnio powstała wojna domowa, przy której no praktycznie nas cały gang został wydupcony w powietrze. No i oczywiście nie mamy już gangu, szef gangu nie żyje, nasze kobiety są w szpitalu, więc mamy przesrane jednym słowem. Widzowie, dlatego pamiętajcie, mnóstwo w górę, żeby odbudować gang, bo może my zostaniemy teraz OG, ale to będzie bardzo trudna droga do tego, ale uda nam się, widzowie, także łapeczki, subskrypcja, dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i oczywiście, widzowie, zaczynamy odcinek Życia ulicy. Wstawaj, Travis. Słyszysz? Ranek jest. Jeszcze 5 minut mi daj. Nie 5 minut. Po co mam wstawać, tak nie kieruję. Wstawaj, no. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. Jak oczy? Ale żeś zarósł, chłopie. Jak zarósł? O kurde. Patrz na swoje łeb. No nie, nie jest aż tak źle. O stary, co robimy w końcu? O kurde, no nie mogę wrócić, no nie możemy. No nie wrócimy, stary, tam jest wojna. Markus nie żyje, Billy nie żyje, kobiety są w szpitalu, co teraz? Mamy jeszcze gang w sumie. Mamy? Myślisz, że jeszcze go mamy? No pewno jeszcze żyją, dają sobie radę. Przecież wiesz, jakie familie jest duże, wszystkie odłamy się połączyły. Tak, a widziałeś, ile jest balasów? Tak samo mówię, że ten cały szefuncz też zaginął, tak? No, tego drugiego mu tak, zaginął. No właśnie. Przecież jest, są inne odłamy. Znaczy, to są dwa największe, ale teraz powiem. Dwa z trzech największych, jest jeszcze jedno. Ciekawe, może nie w Los Santos? Jak nie w Los Santos? Jak nie w Los Santos? No człowieku, praktycznie już nikogo nie było na ulicach. Same trupy leżały. A ci siedzą. Klama, Jordan i Berło siedzą w pierdlu. A jak to wpierdl... co? Czekaj, ktoś do mnie dzwoni. Halo? Halo? Joy? Jordan? Tak. Wiesz, to jest pierdla czy co? Ja się pierdla. Dobra, co chcesz? Gdzie ty jesteś? No, ja jestem, no... na Wajnu, to co? Lepiej uciekaj z miasta, jak najszybciej. Jak uciekaj z miasta? Uciekaj z miasta, masz się nie pokazywać w mieście, tak jak inni. Ale dlaczego? Bo tak. Ale co się stało, powiedz mi. Nie wiesz, co się dzieje? No widziałem, no ale dlaczego mam uciekać? Żeby nie zginąć. Żeby nie zginąć, ja wrócę walczyć za nasz gang. Nie, masz uciekać. Dlaczego? Rozumiesz, jest nas dużo, więc damy nie ma nas dużo, zostało nieliczni, zostali. Jak nie liczni? Czyli wszyscy kto? Zginęli. Co? Jak? Tak. Jak wszyscy zginęli? Wybili naszych. Czyli nie ma już families? Jeszcze są, ale zostało im mało. Cholera, no to co, trzeba odbudować to jakoś. Na razie uciekaj z miasta i zawsze siedzieć. Dobra, cześć. Cześć. O stary. Słyszałem. Wsiadaj. Słyszałeś? Słyszałem. I co w takim wypadku robimy? Trzeba gdzieś się zaszyć, poza miastem. Zaszyć, nie walczymy za nasze... W ogóle co swoje mamą? Dzwoniłeś do niej? Jeszcze, no powiedziałem, żeby nie wracała. A gdzie ona była? No do ojca pojechała, no jak on delegacji jest. Ja go zobaczyć. Całe szczęście, jak była w domu, to już by mogło jej nie być na tym świecie. Do dziadków nie pojadę, bo oni pojechali na rocznicę. Co, do dziadków chciałeś się zaszyć? Do no. Dziadków? Ty. O, a masz... Ty, mam plan. A co z psem? O kurde, nie wiem. Został tam w mieszkaniu? Chyba ta. Albo młody... Nie, młody go chyba wziął. Co, a gdzie młody jest? Nie wiem, stary. Mam pomysł. Kiedyś z rodzicami, jak byłem mały, jak byłem z nimi na wakacjach. Czy leciliśmy w sumie na wakacje do dziadków, to po drodze zatrzymaliśmy się w takim motelu w Sandy Shores. Sandy? I by tam mogli... moglibyśmy się tam zatrzymać. No dobra, no niby możemy. To nie powinno być jakieś drogie. Mi ile w ogóle tobie hajsu zostało? Z ponad dychę na pewno mam. Ja też coś około tego, ale nie wystarczy nam to na długo. Trzeba jakiś sposób na zarobek znaleźć. Jaki? Na pewno nie idziemy w legal. To nawet nie ma mowy w to. Czy chcesz robić rozboje? Myślałem o tym bardziej, no. No i co zrobisz tutaj w Sandy? Napadasz na wieśniaków, którzy nie mają pieniędzy? No taki to jest może pochopny plan, ale w okolicach tutaj są takie bogate domy. Ale bogate to na domy. Kiedy indziej, no. W górach tutaj. Dobra, ale no jest ich niedużo, no. Zrobimy kilka i co? Skąd dalej pieniądze mnie szczerpał? To mówię, to jest sposób na szybki zarobek. Ale no nie właśnie. Mówię, że to będzie długotrwały. Co z naszymi kontaktami? Właśnie. Przez milionerem już nie możemy współpracować. Co z producentem, stary? Przecież dla niego możemy robić. Mieliśmy się z nim widzieć, tak?
No on nie mieszka przecież na getcie. Przecież to go nie dosięgło. Musisz mieszkać chyba na łeku. To trzeba będzie do niego zadzwonić, wysłać mu SMS-a, że potrzebujemy roboty. Może coś tam da. No... kurde, na pewno coś tam... Na pewno ktoś został z Familii, nie wierzę, że wszyscy zginęli. Co w ogóle z Kylem? Nieliczni. Co w ogóle z Kylem? Nie wiem, nie mam z nim kontaktu. Nic do ciebie nie pisał? Nic. Zero kontaktu. Pewnie do tej swojej dziuni wyleciał, chociaż wątpię, bez słowa. No przecież tobie by coś powiedział. Ale stary, ja nie wiem jak Lidi powiedzie, jak się wybudzi. Że a, Markus... o Markusie. No. Też nie. No, nie wiem. Kurde, od razu się wybudzi. Po takim wypadku. Chwila szczęścia, to nagle taki cios, nie? No, chyba że jej nie mówić na początku. No nie, nie, może lepiej nie. Mi się wydaje, że na razie to zachowajmy. Co w ogóle z pogrzebem Markusa? Co z pogrzebem? Nie, mamy jego ciało? Nie wiem. Stary, nie wiem, czy chcę tu mieszkać. A mamy inny wybór? Patrzcie, tu jest wsiurów. A chcesz pod mostem mieszkać? No nie chcę, no. A na szybko mieszkanie na wynajem znowu nie znajdę, bo przecież już jedno wynajmujemy. No trzeba jakoś się zawiesić na razie. Przecież tam jest taka rozruba, że szok. Z tego co wiem, to tam na końcu jest recepcja. Tam a co z menu? Kurde, nie wiem. Mi się wydaje, że wszystko już pewnie pokradli w tej menu. Są takie rozruby. Myślisz? No przecież jak ten garaż był cały czas otwarty, te drzwi, jak tam każdy kręcił, to na pewno. Był taki chaos, że nikt nie zdążył tego zamknąć. Został tam Andre, może on coś będzie wiedział. Miejmy w ogóle nadzieję, że Andre przeżył, kurde, z tą kulą. No. Nie, to mu przeszło na wylot, nie? Co? Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Potrzebujemy mieszkania. Tak, no, na okres miesiąca najpierw, chyba. Tak. Mamy 3 apartamenty do wybrania. Jakie? Fajne. I już pokażę państwu. No ale co... Dobra, ale chwila. To chociaż posprzątane są? Tak, tak, są piękne. A macie jakiś apartament taki, wiecie, z drinkami, jakiś... plazma? Wszystko jest. Stary, słyszysz to? Nie ma. Jak nie ma, stary? Patrz jak wygląda... Jak wygląda recepcja, stary, jak będzie, jak wygląda mieszkanie, pięknie będzie. No zobaczymy. Zapraszam. Z tego co państwa. Pamiętam, kiedyś mieszkania były brzydkie. Kiedyś, patrz, to jest wyremontowane. Wszystko jest piękne. Pokażę pan najlepszy lokum, jaki pan ma. Ja tu byłem 4 lata temu ostatnio. Najlepszy? Nawet 5 już idziemy. Bo widzę, tu ktoś robi zdjęcie. Tam gościu celuje z palców. O, widzisz, te pokoje nie są jakoś ładne. No stary, jak pewnie ktoś się zanieczyścił, to co? Nie no, ale jak pan ma najładniejszy pokój, poprosimy, serio, dopłacimy. 100 dolarów, 200, dobra. Nie wiem. Stary, patrz, plaża, drinki. No, nawet bar jest. No stary. Będziemy chlać, to jak wakacje możemy potraktować. Nie, mam tego nie traktuję jako wakacje, trzeba szybko wrócić na stare tory. No a tam stary tylko gadasz. Tylko przejściowe. Musimy czekać na Lidię i Norę, a potem musimy... Ale one nie będą mogły jeszcze uczestniczyć w akcjach jak wyjdą. Ale ja mówię, że trzeba na razie to... Martwimy się o nie, nie? Czy to przeżyją. Co? Może do legalnej pracy pójdziemy? Nie ma szans. W ogóle wolę kraść po wsiokach niż cicho. Iść do legalnej. Zapraszam tutaj. To jest ten apartament. No, piękny, wiem. Sam remontowałem. Macie coś z dwoma pokojami chociaż? Dobra, stary, nie jest źle. Mamy jeszcze 2 apartamenty wolne. No to pokaż. A lepsze? Tak, tak. Co tam brałeś? Przyznaj się. Nie wiem, ale kopię. A brałeś pył księżycowy? Nie wiem. To jest stary możliwe. Tutaj mamy jeszcze jeden. To jest jakaś kanapa. O, coś się wylało. Nie, nic się wylało. A tu ktoś nie mieszka? Nie. Zapraszam dalej. Widzę, tu jakby ktoś mieszkał, kurde, drinki są, wszystko jest. Oliwę strony. O nie, pan lepiej uważaj, co pan gada. Spokojnie, spokojnie. Zapalimy jointa, co by na to? Czy 2 numery 56? Nie, od ciebie nic nie chcę. Dobra. Stary, widziałeś co? 2 numery 56. Kurde, nie wiem, ale nie mam innego wyboru jednak. No. Dobra, musimy trochę chodzić. Nie wiem, tak nie będą pewnie lepsze niż tamte. To jeszcze mamy taki, o, jeden. No to ten drugi chyba był najlepszy. No, bo tam była kanapa. Jeszcze jeden jest. Gdzie pan, weźmiemy ten drugi i tyle. No. Ten drugi? Tak. Dobra,
Ile jest opłat? 300 miesięcznie. 300 miesięcznie? To pikuś. Ja mogę nawet sam zapłacić chyba. Zapłać jest... stary, o, ktoś... Ja można umowę... Ktoś... Wszystko w porządku? Zapraszam do biura. To jest piętra, widzowie. Dobra, nieważne. To jest star, co on robi? To. Ej! Co robisz, frajerze? Nic. Co, stój tu! Co nic robisz? Nie robię. Co robiłeś? Nic, ja tylko patrzyłem, jaki ładny samochodzik. To z dupie stąd. Ała. Ładola. Co? Ładola. Co ładolar? Ładola. Ładola. Wal się. Ładola. No widzowie, Galak Menel mnie atakuje. Wal się, Menel, weźcie, wzięlibyście się do pracy, a tylko żłopić te piwska. Ładola. Ładola. Nie potrafię mówić, widzowie. Wy potraficie mówić jakieś słowa w ogóle? Ładola. Najgrzej, Zioniu. Nie, do widzenia. Daj dolara. Ale dolara. Zostawcie mnie, Benele. Dolara daj. Widzowie, Benele nas gonią. Stary, Benele mnie gonią. Więc tak, w okolicy są dwa sklepy monopolowe. No. Jest niedaleko sklep z ciuchami. No. Więc będziemy musieli coś kupić, ale to później. Stary, tutaj się kręci tyle meneli, ciągle kasy żebrają. A to kto to jest? Widzę. No wygląda normalnie. No. Dobry? Dobry. Dobry. Ty, to chyba nie jest menel. Na pewno nie. Może jakiś normalny gościu. No. Pan wojskowym jest? Tak. Się pomyliło? A ma pan coś do sprzedania? Coś ciekawego? Jakiego ciebie masz, niby? Za nikogo, no. Na normalnego człowieka, nie tak jak inni. O, może tak. Nie patrzę ci na bebek, spokojnie. Wyżałeś tylko. Ja tylko na napis. Tak, ja tylko na napis patrzę. No. Gadaj, Walter. Dobra, idziemy. Stary. O co tu chodzi? To był gliniarz, kurwa. Stary, kurde. Stary, nie wiem, patrz, co się gapicie? Nic nie patrzymy przecież. No. Chodź, uspokój się. Chleć te piwo i się nie patrzycie, co? Bo co? Inny jestem? No chodź, stary, bo zaraz im strzelę w łeb. No to, no właśnie tego nie rób. Czemu nie? Nie chcesz mieć tu problem z szeryfami? Nie chcę. Ale grzybali nam w furze, spadajcie tempaki. To jest niższa warstwa społeczna. To są chłopie... Tak zwana. Foliarze. No, oni właśnie wciągają taki pył księżycowy. Tak, bo wierzą w kosmitów. Tak. Jaki mamy teraz plan? Jaki plan? Mieliśmy jechać na zamówisko, zobaczyć samochód po wypadku, tak? O, ja zapomniałem w ogóle o tym. Ja też, musimy sprawdzić to. Boję się trochę. Nie wiem, co może się okazać? Ty zapomniałem te kule przekazać temu korumpowi. No to fajnie. No to może dzisiaj mu przekażesz. A widziałem się z nim. Obraz jak się kiedy? Wczoraj. To ty byłeś na komisariacie w takim razie. No tak. Cię zatrzymali. No. Co nic nie mówisz? Myślałem, że uciekliście. To przecież mówiłem ci, no. Starszy mnie wypuścił. A, dobra. To ty się od niego dowiedziałeś o śmierci Markusa? Tak. Kurde. Ale nie, no ja też bym nie ufał jego słowom. Czemu nie? No puste słowa. Tak, i by mnie wypuścił? No nie wiem, no on, jak on pewnie wypuścił, że mieliśmy z nas, wiesz, dorobek. Ale ty mówisz na same słowo, nie wiem, pokazał ci jakieś zdjęcia, cokolwiek. Nic nie pokazał, stary, albo nie mógł pokazać. Ja mu nie wierzył we wszystko. A tam, stary, ty byś w nic nie wierzył, jak zwykle. No nie, tej osobie jak on, to na pewno nie. Pomógł nam. Za kasę. No i co z tego, że za kasę? No dla zysku. Dla zysku to by nas pewnie zamknął. Jakbym miał zysk zamknięcia, stary, to już dawno byśmy siedzieli w pierdlu. Właśnie, czyli z tego zysku nie ma. Jak na razie. To jest to złomowisko, nie? To trochę dziwnie mi się wjeżdża do miasta. Mi też, stary, jeszcze obok jest nasza ośka. Ale wygląda normalnie. Teraz pomyślą, że my chcemy zezumować nasz samochód. Stary, co to za gość? Nie wiem, nie. Dobry. Chcę pomóc. Na pewno nie jest złomowanie tego auta. Tak. Pan co? Dobrze. Szukamy takiego pewnego samochodu, Penumbra FF, w różowe kwiatki. A no. Tak. Po wypadku. No mam, tak, no. Gdzie znajdziemy ten samochód? No już was mogę zaprowadzić, no dobra. Powiem tak, jest w słabym stanie. My ino z chłopakami już przenieśli, ale... Ja mam pytanie macie do pana. Szczęście, bo że pan nie znieśliśmy. Pan zna się pewnie za młodak, prawda? Tak. To coś pan zauważył dziwnego w tym samochodzie? Jakieś rysy takie od drugiego samochodu? Rozumie pan, nie? Po wypadku. Uderzenie od boku. Innego samochodu. Tak. Ale
na pewno te rysy wszystko na to wskazują, czy jak? No bo jest takie duże wgniecenie, to jakiś SUV musiał być. Plus do tego ktoś strzelał. O, ciekawe. Jak ktoś strzelał? Masz pan tu kulę, w sensie... Ty stary, no, faktycznie są te. No, to są stary, te same, co ja znalazłem. Tutaj, dziury są. To że nie jest? Ale maska już nie działa, nie? Pod maską nic, silnik. Ale mam pytanie jeszcze jedno. Wyciągnięty jest, przecież będą tu gnieźli, to jest wyciągnięty. Ja mam pytanie, bo pan widział, nie? Silnik, wszystko było sprawne ze samochodem wcześniej. Coś mogła to być awaria techniczna? Nie, raczej sprawa ten, no... Techniczne to nie. Okej. Okay. To ciekawe, bardzo ciekawe. A coś w środku pan znalazł? Cokolwiek? Jedna kula łezka była. Łuska. Łuska, tak? Tak. Okej. Okay. Widzę, że lusterka są całe. A co z tych lusterek, stary? No jakby przebiło same wpadły. Przebiło na wylot drzwi, czyli ona musiała oberwać. No tak, ale mówię, że jakby same spadły, to te lusterka na pewno już by wypadły, nie? To jest ciekawe. Koła no widzę, tak. Że wszystkie... O, no właśnie, widzę, że koła wszystkie sprawne, więc na pewno to nie mogły być jakieś awarie hamowania, bo pewnie byłby ślad jakiś. Osoba, która miała wypadek, miała szczęście, że miała wzmocniony samochód. No, a czym, jeżeli można wiedzieć? No, różnymi lepszymi materiałami, które są w tym samochodzie. Grubsze te ściany. No to ciekawe. A, jeszcze zapytam, opony wszystkie są sprawne, tak? Żadna nie ma flaka. No ta tu ma flaka. Ale to chyba przez ten, no po prostu coś się wbiło. Dobra, aha, to my chyba wszystko wiemy, nie? Dobra, masz pan tu 200. O, dziękuję. Dziękujemy za pomoc. Gdzie, 200 za bardzo miłego dnia. Wiesz co, stary? Co? Wczoraj, jak byliśmy tam. Ale nie, sorry, nie wczoraj, ostatnio. Byliśmy, to widzieliśmy tego SUV-a, nie? No. Milioner porusza się SUV-em. Mówił facet, że to jest duże wniecenie od boku. Od SUV-a najprawdopodobniej. Trzeba połączyć kropki. Czy to jest już zamach jakiś na nie? No, ale już wiemy kto nawet. Wątpię, że same by tak wiesz. Na pewno nie. Ale powiedz mi, czemu? Stary. Jedź. O, stary. Jedź stąd. To były chyba te same SUV-y. Te same? Czemu oni celowali? Co nas zabić? Ale w ogóle mnie ciekawi to, stary. Czemu milioner ma do nas jakiś problem? Przecież stary, nie on wiem. Nie wie o tym, że spaliliśmy jego samochody. Słyszałeś to? Słyszałem. Kurde, biedny. Zabili go? No nie wiem, słyszałem strzał jeden. Stary, nie jak mam uczyć teraz, czekaj, mam pomysł. W ogóle byli ludzie milionera, czy... Ej, nie, tak, no właśnie. Wyglądali. Wyglądali, ale nie wiem w sumie. Może przeczekajmy tutaj, bo nie, no nie, pewnie jak widzieli, że uciekliśmy, no to obiegli za nami, nie? Tak, czekaj, jakby tu przejechać, stary. Ale tam jest wyjście, przed nami. Wiem, ale muszę jakoś przejechać. Dobra. Musisz do ty... Nie, no przejdziemy tędy. No. O, dobrze, że to jest SUV, stary. Mimo wszystko. Kurde, skąd ty takie drogi znasz, stary? Stary, nie wiem, teraz zobaczyłem. Ja tu jestem drugi, trzam trzeci raz w życiu. Ja pierwszy. Nie, no byliśmy jeszcze wcześniej. No to dobra, to drugi, może tak jak ty. No, byliśmy razem jeszcze tutaj trzy razy. Stary, patrz, ale jakiś ruch tutaj już jest na drogach. Coś tu już jest, ludzie chodzą. Może lepiej tu nie wjeżdżajmy, bo znają nasz samochód. Ty, stary, podjedźmy do Billiego. No może tu być. Nie, wszystko zamknięte. Może być w środku, chodź. Widzowie, wejdziemy do Billiego spytać o sprzedaż samochodów, tak? Bo on działał przecież z Billim, z jego bratem, także zobaczymy. Witaj, stary druh! Siemano. Dobrze poznać starą twarz, kurde, stary. Już nie mogę na niego patrzeć, na tych Meneli z Sandy Shorts. No, jak to się powodzi. Słuchaj, stary, słyszałeś o twoim bracie, nie? Mhm. Nie żyje. Zdaję sobie z tego sprawę, niestety. Co dalej ze sprzedażą samochodów, z kradzieżą? No co, no... Ja to chyba po nim przejmuję, no. Ale mam... Dostaniemy jeszcze jakiś z tego zysk, tak wiesz, bo dostaliśmy niby, nie? Ale to jednak była kupa roboty, nie? A aktualnie potrzebujemy trochę szmalu, nie? Trochę roboty by się przydało. No dobra, dobra. To można coś ogarnąć. I też roboty, no. Roboty. A jak tutaj w ogóle nie napadliście tutaj balasi? Nie, u mnie było wszystko okej. Okay. Tam dobrze. Nie wjechałeś, nie? Na środek tego wszystkiego. Mhm. Czyli nie było ci ostatnio tam na naszej ośce? Nie. W sumie nie wiemy tylko, że Jordan żyje i ty. O, trzeba jeszcze zobaczyć co dalej z ekipą całą. My tam nie możemy wjechać, bo Jordan powiedział, że żeby lepiej tam nie wjeżdżać, bo zabiją nas. No dobra. To co można wymyśleć? Mówicie, że chcecie robotę jakąś? No tak, ale jakieś fury pokraść, ale na mnie teraz. No na jutro, no albo na kiedy indziej, bo dzisiaj nie mam siły totalnie po wczorajszym. Mam telefon. Dobra. Halo. Halo. Klama, widzowie? Kurier czeka. Jak kurier czeka?
Przyjeżdżaj na stację, na mainie twoją. Na mainie? 5 minut i cię widzę. O co? Przecież tam jest strzelina. Na razie ucichło. A po co tam być? Chcesz mieć... Wytłumaczę ci na mainie. Dobra, zaraz będziemy. Dobra, stary, musimy na mainie jechać. Dobra. Siema. Na razie. A ja stary, trzymaj się. Do następnego trzymaj się. Nie, dobra, nie daj się zabić. Jedziemy na mainie. Siadaj, stary. Ale kurde, się podziało, co? No, dobrze, że chociaż on przeżył. Kurde, nie wiem. Ale co teraz z nami będzie? My w sumie zarabialiśmy tylko z gangu. Mimo wszystko, mało, bo mało, ale jednak. Skończyło się, stary. Skończyło się Eldorado. No, skończyła się kasa, skończyło ogóle, się Eldorado. Kto do ciebie dzwonił? Słyszałem coś z mainią, nie? Zgadnij. Czy dzwonił do ciebie ten... Jak on w ogóle miał na imię? Ten... Plama. Plama? Co, on żyje? Kurde. Jak żyje, no jak dzwonił? O, no to co? Co nie kombinują, widzowie? Czemu to jest ciężarówka? Po co mieliśmy przyjechać w ogóle na mainie? Stary, czekaj. Co jest, Klama? Wynosimy broń. Jak wynosimy broń? Wiesz, teraz wykorzystam wasze argumenty przeciwko wam. Klama! Ktoś z was mówił, że ten teren należy do was. Nic nie widać za okno. Nie no. A przypomnę, że tu policja się kręci. A ten co? I możesz wjechać. W sumie to dobrze, bo jakby wjechała, to ja bym miał lipę. Nie zapakujemy. Ale ktoś jeszcze przeżył oprócz siebie, stary? No, ten tu z tyłu. Siema. Niestety. Siema. Nie no. Dobrze widzieć Berło jednak. Cześć, Berło. Cześć. Zostali nieliczni, tyle wiem. A co z Jordanem, gdzie jest? To pokażę wam później. No, Andrze żyje? To? Andrze. Kto to? Jak kto to? No? Kto to Berło? To ja. A jak ty masz na imię w ogóle? Za trudne pytanie. Dobra, skupmy się. Ja mam jeszcze do ciebie jedno pytanie, stary. Potrzebujemy zarobku. Aktualnie. Masz coś? Wiesz, robotę? Dla siebie mam. Dla was nie. Jak zwykle, no co? Po co pytałeś w ogóle? Głupie nie pytanie zdajesz. Dobra, widzowie, co? Wynosimy jednak trzeba się broń. Czy mają rację, widzowie? Trzeba wynieść, żeby policja nie wjechała, nie zebrała tych rzeczy, żebyśmy nie mieli przesrane. A no, ponadto, żeby balaśnie oni zniszczyli. I co, się zakończył? Dwa dni. To co, bierzemy? Ja też mam coś wziąć? Tak, ale nie kraść. Okej. Dobra, widzę, wychodzimy, mamy w skrzynkach bronię, Klama też wynosi, reszta też wynosi. I co? Będziemy to pewnie wywozić zaraz do Sandy, albo do pewnie jakiejś siedziby Berła, nie no, jakiego Berła? Klamy! Gdzie to wywozisz? Pojedziecie za nami. Dobra. To co, widzowie, ja wam nie będę tutaj zanudzał, oni wynoszą jakieś torby medyczne, jakieś pudełka, pewnie z amunicją. Nie będę przedłużał, widzimy się pewnie, jak wszystko zapakujemy. Dobra, jesteśmy, widzowie, zobaczcie, broń jest zapakowane, szafeczki zapakowane, zamykamy drzwi i co, będziemy zawijać. O, on jeszcze wkłada broń. To co? Jazda, nie? Co? Zobacz, co znalazłem. Ej, Berło. No? Skąd masz? To dla mnie? Nie, wziąłem z piwnicy. Ty, to dla mnie, to moje. Berło, ale to fałszywki. A mogę je wydać? Pisze tu banknot edukacyjny. Cały to pijesz to piwo, przyda się. No, to nam zapakuje w sumie. Wsiadaj. Jedziemy za nimi, stary. Dobra. Co to były za pieniądze? Sztuczne. Berło jest głupi po prostu. Po co oni mieli tutaj sztuczne pieniądze? Nie, może żeby płacić, żeby wprowadzać w obieg. Ale jak teraz nie chcą z nich skorzystać, to znaczy, że były źle zrobione, nie? No, balasi nie mają już jak skorzystać z nich. To na pewno. Albo może i my, jak już nie ma w ogóle nas. Czyli co, czyli oficjalnie Gang Families nie istnieje, a tereny do nich zostały, należą do balasu. Jordan powiedział, że istnieje. Czy w naszych sercach, dopóki wszystkich nie wybiją, to na pewno, ale wiesz, o co chodzi. No dzielnicy już nie mamy. A, kurde, tak łatwo, jakby, tak łatwo im to wyszło. Jak? Stary, no nie wiem, może jakoś zobaczyli, że nie ma Markusa, nie ma Billiego. No jesteśmy bardzo w dużym osłabieniu, jeszcze mamy wojnę ze wszystkimi. No właśnie. Na samej ośce naszej było nas 5-6. No właśnie, i to właśnie zwiastuje to, że nas już w ogóle nie ma. Trzeba się dzisiaj upić i zezganować. Nie no, stary, najlepszy sposób. Wiem, że masz jakieś inne plany na dzisiejszą noc. No w sumie to nie mam. Aktualnie, no właśnie. Bo ja planów nie mam. Ja raczej nie będę mieć. Może jakieś panienki? Nie. Żartuję, stary. No, mam nadzieję. No. I sobie w żadnym wypadku, na żadne panienki, bo czekamy na Lidię, nie wiem, tak? Też o... Martwię się, nie? Też trochę mam na głowie też to. Też się martwię. Kurde, ja bym... Jakbym miał tego milionera teraz, to bym wyjął klamę i bym mu strzelił 13 kul. Bo nadzi więcej.
No nie wiem, stary, nie wiem. A ty co byś zrobił? Jeszcze nie wiemy, że to on. Wszystko na to wskazuje. A może ten mafioza? Przecież on nie żyje. A jakiś odłam po nich, zemsta, cokolwiek? Myślisz? Ja nie myślę, znaczy myślę, jestem inteligentny. Czy... Ale, bo tego ojca na pewno zabijeś, nie? Strzałem w głowę. Tak. Jego syna też, mam nadzieję. No, Lidia ich strzelał, no ja ich podobijałem. No to dobrze, że wiesz, nagle się nie okazało, że ktoś z nich przeżył, bo no, była lipa. Nikt by nie przyszedł, stary, przecież to wiem, ja, Lidia strzelała im w głowy. No to na pewno nie. Nie, nie było niestety przy tym. Ciekawe, gdzie oni teraz mają miejscówkę. To mafia? Nie. Pewnie w tej chacie. Chodzi mi o klamę. Jakiś wariat, stary. Ktoś chce się ścigać. A uderzył kogoś. Co on robi? Ty, to był chyba... Ty, stary! Co jest, widzowie? Te paga los biles, nada más que quiero ese culo. Prefiere el sexo conmigo, que yo te lo meto bien duro. I bought a Benz, straight from the trap. I don't like paying no taxes. I don't need friends. Dare, no, 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 no. Me and my bitch, we got a bitch. Yeah, we treat her like a pet. She keep it G, she keep it tranqui, but she be down with the set. Ay, me and my bitch, we got a bitch. Yeah, we treat her like a pet. Ay, EBK, if you all in the way, you in the field with a vet. Okay? Tak, tylko oponka poszła. Wstawaj, jedziemy, jedziemy. Tak, tylko oponka widzę poszła, na pewno oponka. Zaatakowali nas. Dawaj, stary, dawaj. Kto to był? To, nie wiem, no mieli balery. Suby, co wjechały na złomowisko. To nie te same, stary, tam ci byli w garniakach. To nie wiem, no. Cieszę ci są od kogo, magicznie. Jezu, tyle osób nas nienawidzi w tym mieście. Szybę z tyłu. Dobra, o tym bym się na razie nie martwił. Stary, może nie mamy wrogów, tylko po prostu chcieli broń. Może. Jakby to byli wrogowie, to by też nas strzelali od razu. Co jest? Wow. O, Beru prowadzi, co się dziwić. Kto by... Kto się dowiedział o tej dostawie broni? Znaczy, w ogóle... Nie wiem, stary, nie przywoził wiem. Przywoził ta broń. Tylko widziałem ja, ty, Beru... Ale nie wiem, może widzieli odmyjnie, nie? Że przenosimy. Nic. Dobra, gdzieś tutaj ja mam. Stary, przez jakieś... Patrz, on jedzie, nie po drodze. Bero prowadzi, co się dziwić. Patrz, płoty rozwal... Co za czubek, widzowie, Sigma! Czekałeś, gdzie robił prawo jazdy. Może nigdzie, patrz, komuś pocztówkę zniszczył. Stary, stary, co tam jest? Jordan, Jordan i... Tak, widzę go. Czołem. Jeho. W ogóle to wakacje morskie to tam, że zdaje się metody treningowe tak naprawdę. Co? Panowie, widzicie? Przeżyliśmy to. Mówi się na Pilker, na pionie tam. Dobra, ale pytanie. Co z gangiem całym? To ma być, sypie się. Jak się sypie? Kto dostał? A kogo widzisz? Tylko w tu... To wszyscy? Może jeszcze. Trzech. Czterech. Kurde, były nas setki. A co z Andre? Tak w ogóle. Bo nie było go na mini. Musimy go zobaczyć podobno. No to jeszcze przyjdzie pora. Ale on żyje. Dobra, panowie, to jest, jeszcze przyjdzie pora. To jest czas na wzięcie pomocy od Marabundy. Choć się. No i nie ma przebacz. Nie ma przebacz, czy wam się to podoba, czy nie? Ja z nimi nic nie biorę. No to my weźmiemy, jak a co chcecie, tu, chcecie, tu chcecie broń sobie ten... chować? Na nasze inne miejsce. W sumie no nie. Do miasta nie wiedziesz, ale tu mają swoich ludzi. No jedynie na ten zadupił. A ty, Jordan, co? Butów nie zobaczy już, nie? Rabuty ci w głowie. No nie, ale chociaż to jedyna rzecz, miła rzecz by była, nie? Mhm. Markus nie żyje, wiecie o tym. On w więzieniu pewnie siedzi. Zaraz ty będziesz siedział. No, na dupie mogę usiąść. To siąść. Billy i Markus nie żyją. Widziałem ich w workach. Życie. Kto przyjmuje władzę teraz? Ja? Aha, zobaczysz, ty, ja, ty. A kto? Zobaczysz. Jak zobaczy, widzowie, jak nie no, w sumie klama ma rację. Jak nic z tym nie zrobimy, i nie odbudujemy tego, to nikt nie obejmie władzy. A wy teraz myślicie o władzy, kto przejmie? Bo ktoś musi na tym zarządzać, tak? Na razie to musimy to wszystko odbudować, bo nie ma nikogo. Oprócz nas. Dobra, masz kontakt do Marabundy? Mam. Dawaj. Już ci wysyłam. Dobra, widzę, bierzemy ten kontakt, on nie wiem, czy wysyła, czy będzie dyktował, ale zapiszemy sobie. 677. 677. No. 1-3. 1-3. 9-2. 9-2, dobra. Okej, Marabunda zapisujemy i co, dzwonimy, widzowie. Dzwonię. Halo? Halo. Troj, tak mówię.
A, Troy, dobra. Słucham cię. Co tam? Słyszałeś o naszym rozejmie, tak? Tak, słyszałem. Sprawy się pokomplikowały. South Central jest całe w dymie. Jak to? No co, nie widziałeś, że są zamieszki? No, że zamieszki to wiedziałem, ale że w dymie całe? Nasz wspólny wróg zaatakował nas. Balasy? Tak. Ajaj. Dobra, spotkajmy się na polu wiatrakowym. Dobra, już biorę chłopaków. Dobra, za pół godziny, no. Dobra, na razie. Dobra, z tego to jeszcze ja bym przypomnął, zrobił jakieś dodatkowe helki, nie? Po co helikoptery? Przecież helki. Ten przypon? Uzbroiłbym w dodatkowe haki. A haki? Na kogo? Haki. Na przypon bym uzbroił. Na ryby. Jest. O ryba, gadacie dalej? No bo na pilker to ogólnie przede wszystkim się łowi dorsze. Dobra, pożyteczne będzie chyba poczytanie mu książek, żeby trochę, wiecie, zmądrzał. Nie, wystarczy, że mi włączycie 20-minutowy filmik na YouTubie. Jaki? Nazywa się ten kanał Wonderek, którego trzeba subskrybować. Dokładnie tak widzę, zostawiajcie subskrypcję. Dobra, zostawię. Na rach, Engel. Ty, co ty? Sorry. Ej. Miałem kamień kopnąć, obok ciebie leżał. A, komuś berło. Siadaj, stary, mamy za pół godziny się widzieć na wiatrakach. No, z marabundą. Tak. No, wiesz co mi się wydaje, że im w ogóle na tym nie zależy. Czemu by nie zależeć? To, nie wiem, nie chcą z marabundą nic, gadamy co o rybach. Jakby, no, nic nie robią w tym kierunku. Wiesz, żeby coś robili, tylko my coś robimy. Chcemy robić. No niby co? Przewieźli broń, o kurde. No nie wiem, stary, może oni jednak już chcą odpuścić. Może już nie chcą być na tej ścieżce, nie? No się dorobili pewnie już po co. No, kurde. A my musimy się jeszcze dorobić, my się jeszcze nie zaczęliśmy. Dobra, załóżmy hipotetycznie, jak nie ten gang, to co? Walmart. Nie. To co, zakładamy własny? No możemy spróbować, no. Jak, ej, to nie jest głupie, jakieś łebki utrudnimy. Tak. I dobra. Będziemy ich wykrzystywać jak oni nas. O, tylko na razie to mamy 17 lat, człowieku. Aż 17, stary. No nie wiem, czy aż. Skup się teraz na marabundzie. Widzisz się gdzieś, stary? O kurde. Widzę samochody. Tam widzisz? Na prawo? Tak, widzę. Jedziemy tam. Dobra, widzę. Oni już są przygotowani. Jadą. Czy w dalszym kierunku? To jest pytanie. Myślisz, że jak zareagują na to? Będą chcieli nam pomóc? Stary, nie wiem. Patrz, jak mrówki jeżdżą. Niewychowani jacyś. Muszą nam pomóc, stary. No, czemu mają nie pomóc? No, może dlatego, że wybiliśmy trochę ludzi, spaliliśmy im dom, a ta umowa tylko była handlowa. A oni co zrobili? Myślę, no, co i nic nam nie zrobili takiego, bo wszyscy poginęli. Co? Ciekawe. Witam cię, Troy. No, trochę was tu jest. Chowaj tą klamkę. Travis, schowaj to. No, co tam? A co tam? No, może no te balasy robią, co? No, spalili nam dzielnicę. Wybili 95% ludności z gangu. I co mamy zrobić? Będzie chyba trzeba ich zgasić. W jaki sposób? Weźmy się kałachy z chłopakami. Wjedziemy razem na ich dzielnicę. Dobra, ważne pytanie, ilu was jest? Z trzy razy tyle, ale zależy ile. Ojoj, ci was jest nawet was nie ma 60. No to gratuluję. Nas było, była setka, no 300 nas było, nie wiem ile było. Ale no tak, chodzi mi tak o wyszkolone osoby do boju. Stary. Wyszkolone, stary. Tam daleko ktoś stoi, widzę, widzicie? Dwa razy albo trzy razy więcej od was. Co? No widzisz, chłopie. Nikogo z nas nie ma już. Stało no, nas one wszyscy się trzymają elegancko. No bo nie macie z nikim wojny. Nie mamy. No właśnie, nie mieszkacie na getcie. Tylko poza. Z ciebie to nie dosięgło. Dobra. To trzeba w jakiś dzień wjechać, nie? No dobra, ale co? Tylko... Tyle osób? No, więcej trzeba. Co, wiśniaków zwerbować z Sandy Shores? Tych paneli. Albo młodzików z Mirror Parku. Tych idiotów, nie. Jakiś młodzików by się przydało, tylko to już zależy tylko od was i od umiejętności posługiwania się bronią ich. No potrafimy niby. Wy potraficie? A czemu mielibyśmy nie potrafić? Nie wiem, nie znam was dokładnie. Widzisz, jakoś jeszcze żyjemy, więc potrafimy. No wiesz, nie musisz potrafić, żeby żyć. Ech, dobra, nie będę się tutaj rozwodził. Przyjąłem pomocy po prostu tyle. Któregoś dnia trzeba tam wjechać, odbić nasze osiedle. Mówić, że potrzebujecie pomocy. Tak. I to pomoc otrzymacie. Ale co chcecie za to? Zamian? Na pewno trochę broni, na pewno trochę ucierpimy. Proszę się da załatwić. Chłopaki, ile bierzemy? Dwie skrzynki? Tak. No to dwie skrzynki broni i dwie skrzynki amunicji. A co, dwie skrzynki po jedną broń? Nie, dwie co skrzynki znaczy skrzynka? Załadowane bronią. Jaka to skrzynka? To już od ciebie zależy, ale ma być dużo broni w środku.
Niech ci będzie. Konkrety, nie skrzynka, ale ilość tej broni. Bo skrzynkę możemy ci dać małą. Z dwoma... 25 na jedną skrzynkę przynajmniej. Czyli ale chcesz dwie skrzynki? Sprzętu? No właśnie. Dziewiątek, czyli SMG. Czyli małych. Razem 50, dwie skrzynki po 25. Bloki, SMG, berety. Taki. No i dwie dobra. Skrzynki amunicji, nie? Dziewiątki do niej. Dobra. To się da radę załatwić. Dobra, umówieni? Umówieni, deal. No i deal. Miłego. 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 Mówiłem ci, stary? Nie wiem, zawsze jak jestem przy nich, to czuję taką niepokój, że znowu na tyłu, wiesz, honorowo będą chcieli nas zabić. Dobra, stary, tak jest nas mało, potrzebujemy takiej pomocy. Jedziemy teraz, stary, do sklepu, bo musimy kupić co nieco do naszego mieszkanka. Bo ja tamto nic nawet nie będę chciał pić i jeść. Ja też. Stoi na stole. Stary, i ogólnie ja uważam, że dlatego w sumie powinniśmy też pójść po ubrania. Mamy co? Nic w sumie nie mamy. Dzisiaj? No, dzisiaj, a kiedy? Stary, jak i jeszcze raz mam ci robić wywód, dlaczego potrzebujemy ubrań. Wiem, że ty może w jednym będziesz chodził jak Kyle, możesz, ale... Zamknij mordę już. Co już, od razu do Kyle'a jak porównujesz. No w sumie, to rodzinne. Tak, to rodzinne, no to chciałbyś. Dobry. Dzień dobry. Dobra, widzowie, coś tu potrzebujemy do jedzenia, popakować. Co to w ogóle jest? Jakieś chips są na dole, to można wziąć. Tarda to nie, jakieś pasoki. Stary, bierz ketchup. Wszystko, mamy tyle kasy, że... No, dobra. Czekaj, szeryfi. Aha. Czego oni tutaj chcą, widzowie? Piwo, proszę. Piwa nie brać, nie? Bo mamy w sumie całe piwo. Nie no, przecież mamy, stary. Widziałem, tam jest chyba 12 butelek, ale dobra, stary, jeszcze piwa będę. Zawsze nie za mało, nie? Tam jakieś mleka. Tak, to już to poustawiam. Dobra, tutaj będzie piwko. Ja nic państwu nie sprzedam. Dlaczego? Nie sprzedam państwu nic. I z jakiego powodu? Okej. No nie mogę wam, no nie sprzedam wam. Tutaj jeszcze będą zakupy, raczej jest problem, stary. Nie sprzedam wam nic. Nie, to sobie weźmiemy. Nie ma nawet takiej opcji, nie. To weźmiemy. Wypierdalać stąd, czarny. Co ty powiedziałeś? Co, Grzeszko ci powiedział? Wypierdalać stąd. Co powiedziałeś? Nie, czekaj. Co powiedziałeś, frajerze? Ej! Wow! Stary, co? Co? Jak to umierać? Nie mogę brać, stary. Jak to umierać? Naprawdę. Co jest? Stary jest gruby. No to mnie. Zabij go, biorę pieniądze, stary. Bierz. O, biorę, mam. Rasista. No stary, bierz to, ja biorę piwo. Dobra. Bierz zakupy. Biorę. Dobra, do torby wszystko spokojnie. Tam jest szybko, stary, chodź. Strzela do nas. Jedź, tam szyf się pojechali. Kurde. Nie chciałem. Stary, też się wyciągnął na nas broń, tak? Jeszcze rasista walony. Czemu się chciał sprzedać? Nie wiem, a czemu tamten zaczął? Nie, stary, to może to nie wieść dla nas? Nie wiem, może jesteśmy inni dla nich. Też tak myślisz, stary. Dziady walone. Aż nie jedziemy do porządnej ciuchy, już się zdenerwowałem, stary. Też się zdenerwowałem. Dzisiaj w nocy jedziemy do milionera. Dobra, nie, wiesz co, ja mam w sumie, nie jedziemy tam. Teraz? Nie, w nocy. Zobaczcie ze swoje. W ogóle ile w ogóle wziąłeś z kasy? Stary, nie przeliczałem jeszcze. Przeliczyłem to teraz w mieszkanku. 55 numer, tak? 56. A ten co tu tak stoi cały dnie? Siwy. Zamknij się. Sam się zamknij. Ty się zamknij. Co, kolejny rasista? Przyprowadzacie się tu. Nie wiem skąd jesteście. Wyjazd do siebie. Dobra, zostaw, to jest dziadek jakiś. Ale nie będę marnował amunicji dla takich dziadów. Ale na tamtego musiałem aż, bo... Stary, tam ci mieli broń. Ale ten gruby mnie najbardziej denerwował. Ja, ale my się broniliśmy w sumie. Walony ma w to, czy się broniliśmy, czy nie. I zasługiwał na to. Nikt tak nie będzie mówił. No w sumie racja, no. Frajer denty. Aż się, nie wiem... A co z grubasem taki... zrobiłeś? Nie żyje. Nie żyje, no w jeszcze sumie. Pobiłem go. Chyba się tak mówił o nas. No bardzo dobrze, widziałeś chłopie, jak mu siłę od razu zamknął? Jak zobaczył broń? Widziałem. 55, tak? I no, myślałem, że 56, ale jednak 55, bo to tutaj 55. Było. Dobra, chodź. Cholera, tu wali menelem. Tak, kolejny idzie. Czyli jest odłożę tutaj. W ogóle jeszcze piwo muszę wziąć. Jakieś ciuchy tutaj są, stary. Ja tego nie obieram. Ale w sumie... Dobra, stary, ja przyjdę kasy, widzimy się, nie?
ta, już. Oho, stary! Czekaj, dobrze piwo. Widzowie, zobaczcie, ile kasy mam w rękach. No, co tam? Masz, stary. Po tysiaczku na łeb. No to nie, źle. Bier. Dobra. 1000 zolców, widzowie, pek dla nas. Dzięki. Dobra, stary, pakuj się. Już? Że masz ten podkruszek zakrwawiony. Trudno. Nie, no. Już tak zaskoczyłem, że aż Marku wyleciał. Bordy. Gdzie wyleciał? Nie wiem gdzie. Gdzieś tam wyleciał. Chyba szeryf. No, musimy uważać. Pewno. Fest. Pfu! Ej! Zamknij mordę. Sorry, lubię tak na frajerów pluć. Kurde, ja już... Kurde, w ogóle ciuchów nie mam. No ja też nie, stary, dobra, kupimy jutro. Pewno, musimy. I się musimy umyć. No na pewno, no mamy na szczęście chyba prysznic, z tego co widziałem. Mieć mamy. Bo ta noc w samochodzie to dziwna. Co? Mnie plecy bolą, ja na łóżko dzisiaj śpię. A stary, mieszkanie na kanapie, spałem to ty będziesz teraz. Nie. Tak. Nie. To ja idę na pewno na łóżko. A ty gdzie idziesz? No ja idę na łóżko, aha. ja idę na łóżko, nie wiem gdzie pójdziesz. Pomyślisz fury, stary, ja też idę na łóżko. No to trudno. Tak, trudno. Zobaczymy, czy trudno. Jedziemy. Dobra, widzowie. Trzeba raz na zawsze milionera się pozbyć. Kurwa, stary. Musimy się pozbyć tego frajera. Mam chustę, ale tylko zieloną. Ja też. Ara, to jest trudno. Zakładaj. Raz na zawsze go się pozbędziemy. Wywalono w jego ochroniarze. Nie wiem, stary, musimy... Nie wziąłeś teka? Nie, wziąłem spróbę, stary, ale idzie tu. Widzę. Chodź. O, szybko. Rusek. Stary, jest ochrona. O, wynajęta, grup z X. Uciekniemy tym. Dobra, trzeba klucze znaleźć. Lewo pusto. Czysto? Z wyjścia. Stary, szukaj sypialni. Góra chyba, co? Ta. Chyba ta. Okej, widzę, gdzie może być sypialnia? Nie wiem, nigdy nie byłem na górze. Tu jest pusto. Ty też tu nigdy nie byłem. Ochroniasz. Pozbędę się go, tylko cicho. Dobra. Okej, widzowie, pozbędziemy się go. Ale ma siłę w łapie, stary. Dobra, stary, sprawdź ten pokój tu. Który? Sprawdzam? Pusto jest, pokój, ale pusto. Czysto. O, stary, ponadto. Bo stary, nie czas na to. To jakiś pokój ochrony, to są kamery. Wyłącz kamery. Dobra, ale ja nie umiem. Jak znaczy to wyłącz? Wyłącz system. Już, dobra. Odłóż od kabli, nie wiem. Już, odpinam kable. O, zwiesił się, ale dobra. Chodź. Ty stary, biorę zegarki. Bierz. To nie są dużo warte. To jest ostatni pokój, stary. Łazienka. Stary. Co? Patrz. Przez przypadek to otworzyłem. Chodź. Stary, jest tu. O, dobra. No co? Otwamy. Bierz go, jako zakładnika, bierz go. Ha, to obudka! Obudka! O, witam panów. No witam. Aż ci to los, co to za majteczki? Nie twoja sprawa. Nie moja, a ten safe, może jakiś kod byś podał? Dobra, nie podam. Nie czas na to. Co to był za słów? Nie stał za wypadek. Szybko mów tutaj. Ale jaki słów? Ja nie wiem, o co ci chodzi. Lidia Nora, coś ci to mówi? Może. Co z nim zrobiłeś? Dlaczego to zrobiłeś? Ja? Nic nie zrobiłem. Twoi ludzie. To nie moi ludzie. A kogo? Nie wiem, nie znam ich. Nie znasz ich, ale wiesz co chodzi. Ja mojej ręki też nie znam, która zastrzeli, wiesz? Twój łeb będzie wiedział z tych dwóch pistoletów coś, co? Dwie kule będzie może znał. No, jedna w głowę. Druga może no w krocze. Może najpierw w krocze, właśnie. Ściągaj. O, chyba cię pobiło. Ściągaj, nie, nie chcesz tego widzieć. Co, taki maluszek? Czy co? Nie, dobra. Za duży na twój pusty łeb. Witam ciebie. No. Jeśli mogę już i tyle zabić. Ja mam poczekaj go na muszce. Poczekaj jeszcze chwilę, poczekaj. Trafisz? Mam go na muszce. Nie mogę. Puszczę go, to nas będą mogli zabić. I tak nas zabiją. Nie zabiją was. Spokojnie. Powiedz im, żeby schowali broń. To cię puszczę. Odpuśćcie panowie na razie, odpuśćcie. Chcę tylko zobaczyć, że każdy odpuszcza broń i nie celuje. Jeden. Ma odpuścić broń. Opuśćcie broń. No i... Nie, jeszcze więcej ich jest, widzowie. Masz.
to co możemy... No i teraz już celujcie. Ej. Mam na niego muszę. Spokojnie, mogę... panowie, spokojnie, opuścić broń. Opuścić. Ja opuszczę, go nie opuszczą. Do tyłu. Wszyscy. Dobra, co, możemy wyjść? Nie, musimy obgadać parę spraw. Sporo już przyszliście. Cholera, trzeba było go zabić. Dobra. Czoło chcesz? Co do tych samochodów, co ktoś mi je podpalił, które później wybuchł. Znalazłeś sprawcę? Przecież zabiliśmy sprawcę. A, no tak. Ja znalazłem sprawcę. A co wy myśleliście, że ja nie wiem? Że to nie, że to wy? Cholera. Bo to nie my. A ja dobrze wiedziałem, że to wy. Bo jednak trzeba było trochę pomyśleć. Z czym pomyśleć? Z tym, że kamery są na terenie. Dobrze, ale powiedz jedno, dobrze, wiedziałeś. I co? A czemu nam nic nie zrobiłeś? Bo tylko chciałem, żebyście się sami przyznali, tak szczerze. To, co ten samochód wtedy zniszczyliśmy, to była na pouczka, żebyście się przyznali. Pouczka? Zabijając? Nauczka? Pomyśl, jak cię zabiję teraz. Nauczka prawie zabijając samą kobiety? Broń. Mam to gdzieś, że tam się zabiją. Schowajcie. Ale ty pierwszy pójdziesz do piachu. Opuścić broń. A wy co? A wy co wszyscy? Będziecie na niego żerować? Przecież wiecie, że jak go zabijemy, to już nie będzie wam nie płacił? Nie macie pracy. No. Nie sposób mielibyście nas zabijać później. Czyli właściwie jak go zabijesz, to my stracimy pracę, stracimy pieniądze. No właśnie, więc nie macie sensu nas zabijać. Powinniśmy was zabić. Ale on wam nie pozwoli. Zatrudnimy. Bo jak zabijecie nas wcześniej, to przecież on was zwolni. Nie zwolni nas. Pracuję tutaj od 68 roku z dzieciństwa. Przecież pewnie tyle ma lat. Dobra. Travis, odłóż to, uspokój się. Dobra, niech ci będzie. Ono pomoże. Bro, czego chcesz? Zobaczycie. Co zobaczymy? Co zobaczy? Travis, co? Dobrze, tak. Zabierzcie ich.